Cześć! Zanim przejdziemy do filmiku, to krótkie info. W tym tygodniu rozdaję tego digelka i mam nadzieję, że wam się spodoba. Tym bardziej, że fragi z tego digla będą naprawdę nieziemskie. Wystarczy zostawić kciuk w górę, po obejrzeniu oczywiście tego filmu, jeśli wam się spodoba, suba oraz komentarz. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam was na filmik i życzę oczywiście miłego oglądania. Cześć, się, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Forever i zapraszam was do kolejnego filmiku na moim kanale. Tym razem CS:GO, Overwatch i będziemy łapać. W dalszym ciągu Haksy. Cały czas piszecie Forever, łap, Haksy, Forever. Zrób to Overwatch, bo kurczę, tyle jest cheaterów. Słuchajcie. citerów jest dużo. W zależności na jakich rangach, w zależności, czy to jest non-prime, czy Prime. No i. tyle w sumie. <gryw> Najwięcej wiem, że jest haksów na tych średnich rangach. No i na serwerkach też się coś tam zdarza. A teraz mamy Office. W sumie, że tak powiem, częściej widzę Office niż uh, Traina Overpassa Cobblestone'a w ogóle nie widziałem od. O jezu, od długiego naprawdę czasu. Ta ostatnia połówka, a czy ostatnia runda pierwszej połowy. 55% headshotów. <słyski> Widać jeszcze dlaczego. Kurde, tam zigzag też cheatuje. Skurczy, byk. Czy zigzak się kręci? O to jest pytanie. Zigzak ma numerek 2. Aha, zobaczcie, że zigzak chodzi tyłem. Właśnie wyszedł z respa. Terror, o. Jest zigzak. Wielki bohater, kurde. pojedynek cheaterów. To jest spinbot versus aimbot. Czy tamten może ma tego anti-aima? O, mamy Bizon. Nie, scout. Chłopie, kup ty kevlar. Pewnie tych moich starych analiz w CSGO nie oglądał. Dziwne, że tego. Ej, ma już chyba wyłączył. Kurde. Widzicie wy to? On miał. On miał chyba skonfigurowany kotak Aimbota. Zobaczcie, gdzie on tym celownikiem cofnijcie sobie, Zobaczcie, że on tym celownikiem po prostu nakrocze. To informacja dla. Albo no może nie będę tego mówił, bo 18 plus. <grytania> Ale on ma zaprogramowane w ogóle, żeby. O, teraz. W dobrą głowę celuje. Ale kurde, to już jest. Ciekawe. Aimbot versus. No powiedzmy, spin-pot. Oj, oj, oj tutaj się zdziwił chłopaczyna. Dobrze, że tam zakładnika nie ma, bo by go spalił od razu. Aż się gierka przycięła. Kurde. To takie rzeczy na ofisach się teraz dzieją, co? Jeszcze bez Kevlar'a gra, to kurde, jakiś aimbot bez Kevlar'a challenge? No po prostu super. No ten dostał w machę. Ten też w dziąsło. No, chyba jedynkę mu wybił. A no, korci, co? No, zigzag z ekipą. Poszli mu chyba robić plecy. No, zobaczcie, Zigzag to, tam o ściany się obija. Plecy, plecy. A i Zigzag był szybciejszy. Szybciejszy był. Możesz <laughs> mi Kiwi zabija się sam. Kurde, co to? Tutaj wszystko się dzieje w tym demku. Cała quintessencja CSGO chyba na tym ofisie. Wystarczy, że się pokazał. ale no, kurde Suspect, musisz chyba coś bardziej podkręcić. Musisz przede wszystkim kupić Kewa. Chyba nie może. Zigzak tam w tle się kręci widać w ogóle. On nie może wytrzymać Tak. tak. Mysz, myszka mu ledwo chodzi, tak tylko. R ręka mu się trzęsie. Chyba odpuścił sobie. Ale coś tam z tyłu jego głowy dalej mu podpowiada, dalej mu każe walczyć. To jest Suspect, walcz. Nie mogę. Po prostu, kurde, nie mogę. Aima to on miał jak najbardziej. Vision Assistance też miał, bo było widać, jak leci tam do nich przez ścianę. Także pierwsze tam na dosyć ciekawe bym powiedział. No i przechodzimy zaraz do. Kolejnego nemka, także usiądźcie sobie wygodnie. O, już tej Forever sobie ściągnie demeczko, kolejne. Kurde, jak szybko się ściągnęło, coś podejrzane to trochę. No ale cóż, lecimy dalej. No patrzcie, Lake na Wingmenie. No toż to jest absolutne. Aha, zobaczcie co tam się w ogóle już dzieje. A. Tutaj Mam wrażenie, że to jest taka jakby powtórka z rozrywki z Ofisa. Gościu z kręciołkiem. Tamten przez smoka yy, wali. K który to? Alfa. Jezu. No, coś czuję, że będzie. Będzie mu się działo. O, ciekawe, za co on dostał reporta? Aha. Aha. Hm. Pewnie mu na czacie. Co? Jesteś lecz i nie ściągniesz y, cheatów? Ja nie ściągnę. To pa. <laughs> No i Suspect został mistrzem, to nie wiem czy jakiegoś sobie może Rage'a ściągnął, nie wiem. Aha, ten jego koleżka też, zobaczcie, tyłem chodzi. Tutaj wszyscy same haksy, tylko ten y, Alfa z dwójką normalnie chodzi chociaż. Dobra, także myślę, że nie ma co tutaj długo tego oglądać. Przejdziemy sobie do bonusowego demka numer 3. No i mamy w końcu Mirka. Jakaś normalna mapa niż Office, jakiś lake. Coś tego typu. Zobaczmy sobie, jak tutaj wszyscy ludzie biegają. no Na początku wygląda to. Normalnie. Suspect. Bez rewelacji. Myślę, że zobaczymy się po prostu. O, wywaliło go chyba. W końcu pojawił się, nie wiem. Musiał chyba dostać jakiegoś, nie wiem, laga, może, disconnect, coś tego typu, no ale w końcu jest. Wydawało mi się, czy. Czy mi się nie wydawało? Wydaje mi się, że on dużo rzeczy wie, co to jest w ogóle? Ja nie mogę. Wydaje mi się, że coraz chyba większą głupotę oglądam na temu Overwatchu. Ten w ogóle, co, co to jest za jakieś mecz cheaterów? O matko nie, tylko nie to. Zobaczcie co się dzieje na respie w ogóle. Ten, no z bany hopem. O mój Boże. I toster zginął. I toster w ogóle dostał bana chyba w trakcie meczu. <laughs> widzieliście to? Toster czy tukan, jak on tam miał? No... Za niego pojawi się bot i teraz Seta zaczął normalnie grać. Ja pierdziele co się tutaj dzieje w ogóle. Ten leci przez ogień w ogóle. Ale sery, byliśmy chyba świadkami tego, że gość dostał waka w trakcie trwania meczu. I to dodatkowo widzimy to na overwatchu. Tak, <głos》>, skamy przez tą ścianę, stary Jezu. Co za ludzie grają w tego CSa. Co za ludzie? Jeszcze by tak przydało się, żeby suspect dostał bana w trakcie tego meczu. Czy to jest znowu ten? to już się po prostu poddaje. No, co nie mogą zrobić? Jak taki mistrz banhopów. Nie, to jest po prostu masakra. on, on, on to nawet w ogóle nie ma, nie ma litości dla nich. No i Ace mu zabrał. Dobra, słuchajcie, chyba zrobimy sobie kolejne bonusowe Demko. No bo. Patrzcie, co się dzieje. Desaspekta nie ma. Hmm. Czyżby dostał, dostał pana, 2-4 dostało Podczas meczu bana, kurde ale to jest Sorry, ale Albo go kiknęli Albo dostał, dostał bana No i tutaj zaznaczam Tak, tak Oczywiście to też Gryfingu nie no i co, kurde, ten owrocz strasznie krótko trwa. No, mieliśmy pierwsze demko na ofisie takie w miarę okej. Okay. Na lejku nie było co oglądać. Tutaj też nie było co oglądać. Ale były dwa bany podczas meczu. No i chyba zrobię jeszcze trzecie yy, czwarte demko. Co? Może będzie w końcu jakieś normalne, tylko film wyjdzie troszkę za długi, ale mam nadzieję, że owrótce lubicie takie dłuższe, także specjalnie dla tych, którzy, którzy lubią dłuższe odcinki z Overwatch'a na moim kanale to jest specjalnie dla Was. Poczekam sobie na kolejne czwarte demko. I w tym momencie możecie zostawić kciuka w górę, oczywiście, oraz subskrypcję, bo wiem, że dużo ludzi mnie nie subskrybuje. A uwierzcie mi, musi, musicie subskrybować, bo muszę część z tych skinów porozdawać komuś, nie? No, także <tyle>, tyle. No i widzimy się za chwilkę w czwartym. Mam nadzieję, że ostatnim, normalnym demku. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Mamy dasta, jedynkę. W trybie wingman. Suspect nie patrzy się w ziemię, więc może dostaniemy normalne endemko, ale już widzę, że mogę sobie tylko pomarzyć. Także powiem Wam, że teraz te wingmeny cisną równo na tych overłoczach. Te haksy CT już się raczej poddało. Ten, nie wiem, może sobie coś konfiguruje jeszcze. Ale to jest po prostu jakaś masakra. Nie wiem, czy jakieś po prostu mniej lub bardziej świadome m, dzieci pobierają te cheaty i zaczynają haksować. Ale to tak obvious. Jeśli już mamy takich, wiecie, cheaterów, którzy, wiecie, tam kryją się, starają się, wiecie, grać tak z głową, no to zazwyczaj Wiekowo są już troszkę wyżej, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast te takie haksy, które tutaj oglądamy, które widzieliśmy właśnie w dzisiejszym filmiku, no to, to wydaje mi się, że są jakieś takie może tak pirazy drzwi, dziesięcio, może więcej letnie dzieciaki, które coś sobie albo chcą udowodnić, albo po prostu może sprawdzają, jak się gra na cheatach, skoro CES jest free to play. Oho, i skończyło się biesiadowanie. Jezu, już myślałem Piramida został zdjęty przez Znaczy, Harkin został zdjęty przez piramidę, co ja gadam w ogóle? Takie haksy, że mi po prostu aż mowy odjęło No wychyl się, nie bój się On ci krzywdy nie zrobi A jednak, sorry, myliłem się. My bad. <laughs> oho, oho. No to już chyba pozamiatane. Dzisiaj to jest chyba dobry dzień do. do łapania cheaterów. Co demko, to jakiś taki straszny, straszny hacks. No jeszcze sobie. Nie wiem, co to jakiś skrypt bany, Hopa, czy, był czy po prostu tak sobie jaj? Ojej. ojej, 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 panie, schowaj pan tego imloka, ale się trzęsie mm. masakra, to jest po prostu, słuchajcie, ludzie, masakra. Poprzednio wrłocze, jakieś takie były, w miarę wiecie. Luźny, ale teraz to jest po prostu. Nie wiem, chyba dostaje naj, najgorsze mecze tygodnia, albo najgorsze mecze z ostatnich dni. To wygląda jakby miał. Wiecie, jego głównym priorytetem była głowa, ale jak wychyli się kawałek stopy, czy tam uda pośladka, no to strzela w ten pośladek. Czyli nawala w pierwszy napotkany na hitbox, a jeśli pojawi się głowa, to od razu cyk na głowę. Dawaj, wychyl się. A, jeszcze przesmuka. Dobra, słuchajcie, tym oto miłym akcentem, nie wiem, za tego Banhopa chyba mu nie dam. On w sumie jakoś nawet nie potrafił skakać. No, także tym akcentem kończymy. Cztery DMK, cztery haksy, z czego yy, ogólnie haksów w spotkaniach na tych Overwatchach było więcej, wydaje mi się, że dwa razy tyle. No i dwóch tam dostało bana w trakcie meczu, co mnie naprawdę cieszy. Także to tyle w tym filmiku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie jak zwykle w i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!